Hej, hej, dzień dobry! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Harry Potter i Komnata Tajemnic. Jesteśmy w wyzwaniu Skerch, podczas wyzwania Skerch. I gdzieś tutaj powinien być właśnie ślimak, którego ostatnio gdzieś tam przyuważyliśmy. Obawiam się niestety, słuchajcie, że nie znajdziemy wszystkich ukrytych miejsc podczas tego wyzwania. Dlaczego? Dlatego, że w jednym miejscu zastanawiałem się, co odsłonił nam Gargulec. Otóż Gargulec odsłonił nam coś, do czego musielibyśmy się wrócić, a za naszymi plecami już zamknęły się drzwi, więc tutaj mamy problem. Może będzie można podejść jeszcze raz do tego wyzwania, spróbować ewentualnie pobić swój rekord i ewentualnie coś pozbierać. No ale mamy kartę. Fulbert Bojaźliwy, znany z wielkiego tchórzostwa, ze strachu nigdy nie opuszczał swego domu. Zginął pod jego gruzami, gdy Dax zarwał się od rykoszetu czaru obronnego. Super. Gicior. Mamy tymczas tu Skerch, tu Skerch, tam Skerch. Tam Alohomora. Pięknie. Mamy dostęp do kolejnej gwiazdki, ale zanim tam pójdziemy, oczywiście gdzieś tam próbując się cały czas spieszyć, mamy gumochłona, śluz gumochłona, tak? Tak się nazywa? Więc może prędzej czy później będziemy mogli zrobić sobie kolejnego potiona. Tylko że teraz tak, o ile potion tutaj nie jest jakimś wielkim problemem, bo my jakoś nie tracimy na potęgę zdrowia, o tyle powiem szczerze, że no problemem może być na przykład spadek w przepaść. A to jest chochlik kornwalijski. Bardzo męczące i denerwujące stwarzenia. Jeśli cię dotkną, to zaraz ugryzą, więc ich unikaj. Rictus Sempra je oszołomi. No dobrze, Rictus Sempra je oszołomi. Najpierw oczywiście pozbierajmy sobie tutaj fasolki. Okej, okay, dajmy jeszcze raz Lumos. Tam mamy Skerch'a, a tutaj mamy Alohomora. Pytacie dlaczego tak wiem? Ano, haha. Nie bez powodu mówię o tej przepaści. Dobra, mamy też oczywiście kolejną gwiazdkę, dzięki czemu będziemy mieli dodatkowe punkty w czas. Tutaj dawaj Alohomora. Kolejne dwie fasole i kolejne dwie fasole, czyli łącznie cztery fasole. Super! Kolejna gwiazdka za nami, czyli szósta. No i właśnie, i największy problem, słuchajcie, czyli te skaczące jakieś takie dziwne ciulstwa, które niestety trzeba dobrze wymierzyć, żeby zeskoczyć. Okej, podejrzewam, że... O kurde. Podejrzewam, że to jest czymś w rodzaju skrytki. O! Jest karta. Więc dobrze było, bo dobrze było tu wpaść. Zobaczmy, co mamy. Gregory Pochlebca, średniowiecze, słynny twórca tłustego namaszczenia napoju sprawiającego, że pijący bierze ofiarodawcę napoju za najlepszego przyjaciela. Twierdzi się, że wkradając się w łaski króla Ryszarda zdobył wielką fortunę. Pochlebca. No, niektórzy lubią takich, to właśnie ci u władzy lubią takich ludzi, którzy im schlebiają. No i teraz pytanie, jak mamy tutaj skoczyć? Najlepiej tak, żeby... Okej... Jest! Udało się! O Jezu, już raz tutaj wywaliłem się. Już raz się tu wywaliłem. O! A to nie jest przyjemne, bo to niestety od miejsca zapisu nas cofa. Okej.
Okej. Czy w jakikolwiek sposób będziemy w stanie... Ajajaj. Dobra, ewidentnie tutaj potrzebujemy coś z góry. Okej. Nie. Chyba tutaj jeszcze będziemy musieli wrócić. Zrzucając z góry jakiegoś kloca. Więc na razie chyba schodami na górę będziemy musieli podskoczyć. Aha. Do góry, do góry, do góry. Powinniśmy być nad tym. Tak. O! Gnom! Jeszcze raz? Kurde. Te fasolki ewidentnie chcą, żebyśmy tracili czas na zbieraniu ich. A teoretycznie moglibyśmy więcej zdobyć. Dobra, mamy brązową kartę. Roland Keg, czasy obecne, prezes angielskiej ligi Gargulków. Gargulków? Dobra, hono tu. Ty, mały gnolcu. Hono tu, mały gnolcu. Pięknie. Thank you. Jeszcze raz. No, what the hell? Co takie ciężkie? Możemy tędy zejść? W zasadzie spaść? Możemy. Dobrze, że Harry jest, kurde, w miarę chudy. 8 na 10 gwiazdek. Prawie dostałem. Kurde. Tak się nie robi. A ile tych ukrytych przejść? 4 na 7. No, no. Tu wygląda, jakbyśmy mogli coś zrzucić z góry, nie? Ale tutaj nic nie widzę. Tu coś dalej syczy. O! Właśnie. Ej, a co nam to daje? O! Nad nami! O kurde, tu jest, zobaczcie. No, powiem szczerze, nawet nie wiem, czy kiedykolwiek to udało mi się odblokować. Dobra, to jest 5 na 7 tych ukrytych lokacji, tajemnic. 9 na 10 gwiazdek. Ale jeszcze zanim tu wejdziemy, to może sprawdzimy, co jest tu. Ty, mały gnolcu. Aha. I tu już nic więcej. No dobra. Znakomicie, panie Potter. Ukończył pan wyzwanie Skercz. Czas, jaki panu pozostał, zostanie teraz przeliczony na punkt. Czyli to jest dokładnie to, co mówiłem. Ten gargulec jeden, który za plecami nam coś odblokował, to tam prawdopodobnie była gwiazdka, bo chyba ją widzieliśmy nawet. Plus pewnie jakaś tajemnica i jeszcze jedna tajemnica gdzieś, która, kurde, mi umknęła. Zaraz się zacznie cotygodniowa ceremonia przyznawania punktów. Może być ciężko. Może być ciężko teraz coś wysupłać z tych punktów. Nie spieszyłem się jakoś wielce. Witajcie. A jednak nadszedł czas na kolejną ceremonię przyznawania punktów. Zobaczmy, który dom jest w tym tygodniu na czele. Najwyraźniej prowadzi Gryffindor. Harry, chyba czeka cię wizyta w pokoju nagród. Dziękuję, panie psorze.
To będzie spoko, jak będziemy mieli możliwość właśnie odbijania się. A, no i właśnie tu jest ten problem. Że niektóre miejsca są pozamykane przed naszymi oczami. Chociaż nie wiem, czy jest sens zostawać tutaj przy tej skrzynce. Ona bardzo dużo wypuszcza z siebie te rzeczy. Więc można po prostu lecieć i tu zbierać. Nie, dajcie mi jeszcze chwilę, dajcie mi jeszcze chwilę, dajcie mi jeszcze chwileczkę. 800. Niezły wynik. Harry, chcę zobaczyć miejsce zbrodni. Filch pilnuje korytarza, gdzie zaczarowano jego kota, ale teraz go nie ma. Taka okazja. Uważasz, że komnata tajemnic naprawdę istnieje? Ja wierzę w opowieść Flitwicka, nawet jeśli on sam nie wierzy. Nawet Dumbledore nie mógł odczarować pani Norris. Nie wiem, kto ją zaatakował, ale na pewno nie człowiek. Jesteśmy na miejscu zbrodni. Chyba możemy się rozejrzeć, skoro już tu jesteśmy. A Filcha nie ma. Pamiętasz, ile wody było na podłodze? Skąd się tam wzięła? Łazienka. Stąd. Zajrzyjmy. Nie mogę tam wejść. To toaleta dla Oj, dziewczyn. Ron, weź przestań. Nie przejmuj się, Ron. Nikogo tam nie będzie. To łazienka jęczącej Marty. Straszy w toalecie. Jest zawsze nieczynna, bo Marta ma napady złego humoru i wszędzie rozlewa wodę. Nie życzę sobie, żeby gadano o mnie za moimi plecami. Ale kto może być dziedzicem Slytherina? Kto chciałby wystraszyć wszystkich ludzi nieczarodziejskiego pochodzenia z Hogwartu? Draco Malfoy. Słyszeliśmy, jak nazwał Hermionę szlamą. Ale jak udowodnimy, że to on? Trzeba by dostać się do salonu ślizgonów i wypytać Malfoya. Ale tak, żeby nie wiedział, że to my. Ale to niemożliwe. Potrzebne nam będzie trochę eliksiru wielosokowego. Przemienia człowieka w kogoś innego. Możemy zamienić Harry'ego w ślizgona. Nikt by się nie zorientował. Obawiam się, że dwa składniki może być ciężko zdobyć. Sproszkowany róg dwurożca i skórę bumslanga. Harry, będziesz musiał je zdobyć, żebym mogła zrobić eliksir. Czemu zawsze ja? A wiesz, skąd mogę je wziąć? Róg dwurożca jest w zapasach Snape'a. Nie jestem pewna co do zrzuconej skóry bumslanga. Muszę sprawdzić w bibliotece. Cudownie. Korytarze pełne paćki. Ale zabawa. Ej, tam skrzynka jest, mogę? Okej, kurde, wywaliło nas stąd. Ajajaj. No trudno. Dobra, no to szukanko. Nie pamiętam, tutaj gdzieś była możliwość chyba odpalenia właśnie tego Scourge. Scourge! Co nam to daje? A, wszystko ładnie, pięknie. Ale what's now? No widzę, że coś tu jest. W sensie lina. I podejrzewam, że muszę ją w jakiś sposób przeciąć. Ale kurde jak? No chyba, że to jest jeszcze późniejszy etap, w sensie, że te liny będę mógł dopiero przecinać później. Może. Dobra, czyli na razie stąd evacuation. Masz, by prosiło jakieś flipendo, nie? W tym miejscu. Żeby po prostu tą linę jakoś gdzieś tam pchnąć, pocisnąć, popchnąć. Hej, Harry! Chcesz pohandlować? Hej, Harry! A co masz? Mam korę drzewa Wigen. A to nie chcę. Jeszcze wilgotną od porannej rozy.
losy. Nie, dziękuję. Jak chcesz, ale pamiętaj, że to rzadki towar. Dobra, dobra, kora z drzewa Wigen. A ty co masz? Śluz gumochłona. Mam śluz gumochłona najwyższej jakości. Sam takiego używam. Fuj. Może następnym razem będę miał coś dla ciebie. Że używasz takiego. To sala do lekcji eliksirów. Lepiej uważać na Snape'a. Ale tutaj bardzo możliwe, że powinien mieć jakąś rzecz, która nam będzie potrzebna. Nintendo. Okej. Karciocha! Jakaż to? Gunhilda z Gorsmoor. Jednooka garbata wiedźma, która opracowała sposób leczenia smoczego trądu. Bo pewnie sama w jakiś tam sposób na niego. Chorowała. Dobra, tu nie mamy nic. O, 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 o. Aloha Mora. Skarż. Proszę bardzo. Co nam to da? Właśnie. Tak też mi się wydawało, że po wejściu po prawej stronie była jakaś taka... Był jakiś taki obszar, w którym coś powinno się pojawić. Proszę bardzo. Karciocha! Mamy 4 na 12. Leverne de Montmorency. Autorka wielu eliksirów miłości. Mamy już prawie 10 srebrnych kart. Jeszcze nie mamy ani jednej złotej, ale mamy prawie 10 srebrnych. Nie pamiętam, co dostaje się... Hej, Harry! Chcesz pohandlować? Nie, nie chcę pohandlować. Z twoją korą. Tu nie ma nic, tu nie ma nic. Tu otwarte już kiedyś. Tam niestety zamknięte. To jest możliwe do otwarcia i chyba wejścia nawet. Tak, tam są uchylone drzwi, a tutaj? Więc podejrzewam, że właśnie po użyciu... Tak, tutaj nic nie ma. Podejrzewam, że po użyciu tego skarcz, znaczy nauczeniu się tego skarcz, możemy teraz tam pójść i tam zdobędziemy to, o co nas prosiła Hermiona. Mamy tu też jakieś... Mamy 7 tych... 7 miejsc, które są tajemnicami. Trzeba się ładnie rozglądać. Ty, co z tymi pająkami się dzieje? Nintendo. Nintendo. Dawaj na dół. Dziękuję. Ale. Aha, to jeździ na dół i do góry, tak? O, jeszcze mamy tutaj jakąś taką średnią miejscówkę, taką pośrednią. O, może tak. Żaba? Tylko żaba? Kolejna żaba. Dobra. Skoczmy tu. I tu mamy tę pośrednią miejscówkę. Aha! I teraz będziemy wiedzieli trochę więcej. I widzieli trochę więcej. Zjeżdżaj na dół, proszę. Super. O kurde, no nie chciałbym tam spaść. Świetnie. I trochę wody. A w zasadzie, fuj, jakiegoś kwasu?
ani jednej tajemnicy jeszcze. Więc wszystko przed nami. O, proszę. Zobaczmy, cóż to jest. Glanmor Pix. Słynny pogromca węża morskiego Skromer. Yeah! Srebrny klucz. No tak, dostajemy za dychę, dostajemy srebrny klucz do tego, do tej komnaty. I cóż to jest? Crispin Krong. Skazany na Azkaban za uporczywe hodowanie sfinksów na tyłach domu. Mimo licznych ustrzeżeń i upomnień. Sfinksów? Ciekawe. Dobra, mamy dwójeczkę. Ała, kolego. I was muszę też porozdzielać, tak? No kurde, nie mogę trafić. I do zagrody poproszę pana serdecznie. Dziękuję. Tutaj akurat nie zbieramy tych gwiazdek, więc na nim nie musimy się jakoś wielce. Na nich nie musimy się wielce skupiać. Ale zdecydowanie chciałbym się skupić na tych takich tajemnicach. Aha. No w takiej zasadzie. Dobra, no to podejdźmy trochę bliżej. To nie jest czasowe, więc chyba powinno zostały być aktywne. Tylko zastanawiam się w takim wypadku, jak dotrzeć do tamtego garnka? No po prostu tak, no nie ma opcji, żeby dosięgnąć. Co prawda tam w garnkach no, nigdy nie było kart, nie? Ale jednak. Zastanawia mnie ten fakt. O, karta! Super, cóż to za karta? Korneliusz Agrippa, sławny czarodziej, więziony przez niemagicznych za swoje pisma. Noise. A on tam wpadł od razu, tak? To będzie pewnie tajemnica. I kolejna karta srebrna. Honoria Nutcombe, założycielka Towarzystwa Reformowania Wiedźm. Taka starsza. Dobra, odblokujmy schody. Na dół raczej nie mam zamiaru zaskakiwać. To będzie raczej destruktywne. Aha! Dobra, czyli mamy tutaj pewien problem z ustawieniem tych drzwiczek. Kurde, chętnie bym zrzucił tego... Zaraz, a my nie chcemy wrzucić tutaj...
Jakby ślimaka tam rzucić? Niech tu zemdla. On tu coś tu chyba jest, nie? A no nie da rady. Jest gzyms taki. Tu raczej za wysoko. Dobra, otwórzmy sobie tak przejścia. Jeszcze takie bordowe. No przejście jest, tylko pytanie, czy nam coś... O kurde, czy nam cokolwiek to da? Ej, oddawaj. No. Oj, wysoko. Dobra. Z góry nie widziałem, czy coś więcej tutaj oprócz tego przejścia jest, ale chyba tak. Możemy ewentualnie sprawdzić, czy tutaj nie ma czegoś do zaczarowania, zrobienia jakiegoś alahomora. Tam pójdziemy dalej. A tu? Alahomora. Aha! Alahomora. Tajemnica! O, proszę. Nawet nie wiedziałem, że z takich skrzynek też mogą wyskakiwać słoiki z surowcami. Pięknie. Karciocha! Jezu, kartę u nas dostatek. Miranda Goszłak. Czasy obecne znana autorka ksiąg Zaklęć. Gumochłona. Zabierz, proszę. No i oczywiście mamy jeszcze te fasole. Nie ma tu jakieś alahomory. Nie ma. O, ty. Nie. Proszę mi tutaj nie pierdzieć. Czy on będzie nam jakkolwiek potrzebny, czy nie? Chyba nie. To robimy skercza i lecimy dalej. Doleci? Doleci, super. Oj! I teraz warto byłoby nie spaść. Dobra. Skoczmy sobie tu. Tu. Nie widzę żadnej tajemnicy. To się kręci dookoła? Nie. To to na takie... Ej. Czekaj. Czekaj. Przecież, kurde, z drugiej strony bardzo możliwe, że to jest po prostu możliwość powrotu, jakbyśmy spadli na dół. Bo te wystające takie... Te wystające raczej są tylko i wyłącznie do powrotu, a nie czymś, co... Wow! Jakoś fantastycznie odkryłem. Otwieraj! Gdzie mi z tym ryjem? Nie ma, ale jest karciocha. Grogan Stump, sławny minister magii, powołany w 1811 roku. Gdzie wstajesz? Nikt ci nie kazał. Kolego,
jedno. Wiesz co? Tu skurdżujemy i włazimy na górę. Mało miejsc, które mogłyby nam jakoś zwrócić uwagę na... właśnie, bycie tajemnicą. Tu może być jakaś tajemnica ukryta. Okej, czyli to tam dalej. Żaba. Dobra, ciebie zabieram, kolego, na imprezę. Tu nadal latają. Dobra, mamy to, tylko że niestety, czego nie mamy? Nie mamy Lumos na naszej różdżce. Więc jeszcze raz. Teraz bez przeszkadzajków. Jest i tajemnica kolejna. A w niej trochę posolek. No i nie musimy się poruszać po tym dziwnie ruszającym się moście. O! Śluz gumochłona. To raz. To jakieś whisky ktoś... Oż ty! Ale chciałem nabrać. Ale się dałem nabrać, o rany. Jak dziecko, nie? Jak jakiś początkujący czarodziej. Ej, zaraz! No to my już jesteśmy na finiszu. Proszę bardzo, jest to, o co tak naprawdę chodziło. Już nawet zapomniałem, jak to się nazywa. Okej, zróbmy sobie jeszcze ten eliksir, bo mamy możliwość chyba zrobienia... Raz, dwa, dwóch, czyli pięć łącznie mamy. Świetnie. Dobra, słuchajcie, w tym miejscu sobie zakończymy. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę, zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. No i widzimy się, mam nadzieję, jutro o 16, a dzisiaj zapraszam was do dwóch playlist proponowanych dla was i widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się, na razie. Bye, bye.